Od 23 do 25 października w Poznaniu odbędą się 30 już Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Polekosystem. To jest najważniejsze wydarzenie w ciągu roku w dziedzinie ochrony środowiska, a tym jubileuszowym targom udało się nadać wysoką rangę, ponieważ przewodniczącym Komitetu Honorowego jest Marszałek Rzeczypospolitej Polskiej, pan Marek Kuchciński. Zastępcą przewodniczącego Komitetu Honorowego jest Marszałek Senatu, pan Stanisław Karczewski. Natomiast targi zostaną otwarte przez prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. Na tych targach jest zorganizowanych około 30 paneli. Będzie omawiana problematyka z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego. Będzie omawiana tematyka gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii. Tu szczególne miejsce będzie miał program czystego powietrza, który obecnie jest rozpoczynany, ale także będą omawiane zagadnienia gospodarki wodno-ściekowej, nowoczesnych technologii. Będzie omawiany cały zakres zagadnień związanych z ochroną środowiska. Debatę rozpoczynającą targi zaszczyci swoją obecnością pan premier Mateusz Morawiecki i w ramach tej debaty będziemy mówili o znaczeniu inwestycji proekologicznych w strategii odpowiedzialnego rozwoju. A mamy czym tu się pochwalić, ponieważ od maja 2016 roku udało się podpisać około 970 umów o dofinansowanie. Mamy nadzieję, że do targów uda się podpisać 1000 umowę, a być może na targach podpiszemy tą 1000 umowę. Wartość inwestycji tych proekologicznych w ramach podpisanych umów dochodzi już do 29 miliardów złotych, a liczba kontraktów na roboty, które obecnie prowadzone są w Polsce, to już jest 4000, przekroczyła liczba 4800. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w targach Poleko, ponieważ każdy znajdzie sobie tam miejsce, które go interesuje i może wziąć udział w taki sposób, jak by sobie tego życzył.